Staś i Ola zapraszają na film pod tytułem Nasiona roślin strączkowych. Czy znasz nasiona roślin strączkowych? Należą do nich groch i fasola, ale także soja, soczewica, bób czy ciecierzyca. Różnią się kształtem, wielkością, kolorami, więc jest z czego wybierać. Poznajmy je! Rośliny strączkowe są bogatym źródłem białka, dlatego często zastępują mięso w żywieniu wegetarian, czyli osób, które z różnych powodów nie jedzą mięsa. Dostarczają też witamin z grupy B oraz składników mineralnych takich jak żelazo, magnez czy wapń. Warto chociaż raz w tygodniu zamiast potrawy z mięsem zjadać danie przygotowane z roślin strączkowych. Kotlet zrobiony z soi, sałatkę z fasolą czy kanapki na śniadanie z hummusem. Moja mama robi hummus o różnych smakach. Ja najbardziej lubię paprykowy. Przed przygotowaniem dania z niektórych roślin strączkowych warto moczyć ich nasiona kilka godzin, a następnie gotować w odpowiedni sposób w świeżej wodzie. Dzięki temu organizm łatwiej wykorzysta składniki w nich zawarte. Warto zjadać potrawy z nasion roślin strączkowych razem z warzywami lub owocami zawierającymi witaminę C, ponieważ wtedy żelazo zawarte w nasionach roślin strączkowych zostanie lepiej wykorzystane przez organizm. Tyle, ile mamy różnych nasion roślin strączkowych, tyle może być różnych pomysłów na ich przygotowanie. Można z nich przyrządzić doskonałe zupy, pasty do kanapek, kotleciki, nadzienie do pierogów lub pyszne desery, na przykład ciasto czekoladowo-fasolowe. Jest wiele różnych nasion roślin strączkowych, z których można przygotować wiele smacznych i zdrowych potraw. Powinno się je jeść przynajmniej raz w tygodniu, a jeśli smakują, to nawet częściej. Czy nasiona roślin strączkowych mogą zastąpić mięso? Dlaczego warto łączyć w jednej potrawie nasiona roślin strączkowych i warzywa lub owoce bogate w witaminę C?